Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Kilka słów o. W tym odcinku opowiem wam kilka słów na temat kombajnu Sampo Rosen Lew 500. A więc zaczynając od headera. Header ma szerokość roboczą bodajże 2,70 m. A ta jego szerokość nie przekracza 3 m. Także niepotrzebny jest wózek, żeby przemieszczać się tam po drodze. Motowidła mamy podnoszone hydraulicznie w tym miejscu. Wydłużane, tak jakby tą długość ich się reguluje tym właśnie pokrętłem z kabiny, a prędkość też podobnym pokrętłem, tylko z drugiej strony ona nam się urwało. O, to jest jego kawałek jeden, to jest kawałek drugi, ale identycznie jak tą długość, tak samo w kabinie. Header unoszony jest na jednym siłowniku, a właśnie w tym miejscu. Jest bardzo lekki header, ma to swoje plusy, ale też ma minusy, bo na przykład już przystawki do kukurydzy będzie miał ciężko podnieść. Przechodząc parę kroków w lewą stronę, mamy tutaj silnik 3-cylindrowy o mocy około 70 koni mechanicznych. Spódnica, ona jest identyczna jak w MTZ-cie, w tym 920.3, którego mamy. O dziwo mieliśmy przed tą spódnicą chłodnica od 60 i nic nie pasowało z tych osłon. Teraz mamy od MTZ-a i normalnie wszystko pasuje jak oryginał. Jedna z tylnych opon była wymieniana. Niestety chyba to była bodajże tamta. O, ta jest oryginalna. Pękła podczas żniwa, gdzie trzeba było jak najszybciej wymieniać. To się nawet nie patrzyło, jak tam byleby pasowała. Przechodząc trochę w lewo, mamy ścieczkarnię. Tutaj kawałek jej jest zdjęty, ale ta główna część znajduje się w tym miejscu. Na pewno będzie vlog z wymieniania noży, ponieważ się trochę pokrzywiły. O, tu mamy krzywego noża w tym miejscu, będzie, o, słyszeliście, jak wadzi, jak jest na maksymalnych obrotach kombajn, to bardzo to słychać, tak dudnie, aż tak masakrycznie. Przechodząc tak samo w lewą stronę, mamy to drugie koło, które było wymieniane podczas żniw kilka lat temu. Jeszcze nie pękło, trzyma się opona. Trochę wyżej mamy rurę. Rura jest trochę mniejsza jak w Bizonie, mi się wydaje. Czy no, na pewno jest mniejsza, bo spokojnie jakby Bizon z etorem można było podjechać z przyczepą tą naszą dużą zieloną i nic nie wadziło. O, tutaj to ta rura ledwo nie sięga do tej przyczepy. Trochę niżej mamy zbiornik na paliwo o pojemności tam 100 chyba litrów. Tu jest fajna miarka. O, mamy aktualnie tyle ropy. Fajnie taki wężyk jest. A teraz przechodzimy do kabiny. A więc co w kabinie? O, kolejny piesek się odzywa. Miesza z tym. Kierownica jest regulowana w tym miejscu. O, teraz możemy się odsuwać. Fajnie.
Tutaj w tym miejscu mamy wydłużanie tych motowideł. Tam kurką. Po drugiej stronie mamy tą prędkość motowideł zmienioną. Mamy tu również słuchawki. Jednak lepiej w słuchawkach. Kabina nie jest oryginalna, nie wycisza w 100%. Że żadna nie wycisza w 100%, ale jest oryginalna. Ale lepiej właśnie jest mieć słuchawki. Przechodząc trochę niżej, mamy pedały. Tu mamy sprzęgło. Tu mamy hamulec. Fajnie hamulec jest, ponieważ nie ma ręcznego. Jest o taki, zaciągamy na maksa nożny. Dajemy sobie to. I mamy tak jakby ręczny. Ale no nie do końca. Ale spuszczamy to. O. Tu mamy załączanie headera całego, tych motowideł, noży, tego ślimaka. W ten sposób się ją załącza, tylko musimy na maksa to wcisnąć. Ciężko to trochę chodzi. Ale przechodząc trochę wyżej, mamy biegi. Trzy biegi do przodu oraz jeden do tyłu. Chyba klasyka w kombajnie. Pod biegami mamy różnego rodzaju zegary. Mamy tutaj prędkościomierz, obrotomierz, kierunkowskazy, temperatura wody. Te trzy wajchy służą nam do tego, aby tą wajchą dodajemy prędkości, tak jakby no jedzie kombaj po prostu szybciej albo wolniej. Tu mamy podnoszenie i opuszczanie motowideł, a tu mamy podnoszenie i opuszczanie headera. Troszeczkę niżej mamy załączanie kosy bocznej. Mamy do niego kosę boczną do rzepaku. W tym miejscu mamy obroty. Tata robi, żeby w tym miejscu są maksymalne i tata tutaj wywiercił takie małe dziurkę, żeby było na takich na pół. W tym miejscu mamy zgaszanie. Oto właśnie to pokrętło służy od ustalania obrotów lucerni. Ta wajcha, jeżeli pociągnie się do góry, jest to załączanie lucerni, a ta dźwignia tutaj na dole to regulacja szczeliny między klepiskiem a dawnym lucerncem. Przechodząc trochę wyżej, mamy tegoroczną modyfikację. Znaczy tam, no nie tegoroczną, mamy już 2021, ale w tamtym sezonie tata zawsze się skarży, że nie ma miejsca, gdzie trzymać butelki na picie z wodą. Aktualnie jest tutaj specyfik do czyszczenia szyb oraz resztek papierowy, ale właśnie jak widać tutaj mamy taki uchwyt na picie. Z drugiej strony mamy oczywiście drzwi z takim małym schowkiem na tam podstawowe klucze, jakieś 13 itp. Ale w tym miejscu mamy załączanie rury, czyli się no wysypywania. O, w ten sposób ona nam się potrafi tak samo opuścić, się wyłącza czasem rura, ale to rzadkość. Ogólnie kabina nie jest zbytnio duża. Jedna osoba tu spokojnie daje radę, ale już z drugą osobą z boku jest trochę ciasno. Fotel nie jest największy, ale jest nawet wygodny. Urwał nam się. Jest świeżo dospawany. I co to dużo mówić. Przechodząc do zbiornika. Jest to zbiornik taki sam jak w Bizonie. Teraz tylko w ten sposób. O. Był leciutko malowany. Przed tamtym sezonem. Podajnik do zbiornika, nie wiem czego będzie widać. No i tam dziura od rury. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Takim się wydaje, że nie najdłuższy. Te ogólne rzeczy mamy omówione. I co? Zapraszam na mojego Instagrama Traktorowanie oraz świeżo założoną grupę na Facebooku, również pod nazwą Traktorowanie. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!